Kinga, mów. Jak ci poszły testy? Dobrze, a tobie, Patryk? Dobrze. A z Polskiego jak? To bardzo dobrze. Słyszałem, że testów nie piszesz dzisiaj. Tak, nie piszę dzisiaj dzięki uzyskanemu tytułowi laureata. Cieszę się, pani. A nie piszesz z przyrodniczych i z matematyki? Tak, 100% bez niczego. Wow, a ty Bartek? Co, no ja piszę, a zacząłem wam je pisać. A wczoraj ci poszło? Tak, średnio. A z historii, z WOS-u czy z polskiego? Lepiej mi, wydaje mi się, że mi poszło z historii niż z polskiego. Ale przecież polski był wczoraj bardzo prosty. A w pracy jakie przekładałeś? Nie będę teraz tu wypowiadał teraz to mówić. No, ale... co napisałaś, prawda? Ale... No co, no proszę. Jaki argument znałeś? Lekturką? Nie. No jak nie? Z literatury. Literatury. No w sensie niekoniecznie z lektury, ale po prostu z książki przeczytałeś. No tak. Dobra, zadałem może to pytanie do Oliwii. Jakie przekładałeś? Ale spójrz się do kamery tam, proszę, pan widzisz, tu w kamerę. Napisałam o lekturach z trzeciej klasy, Oskar i pani Róża i przygody Sherlocka Holmesa. No i dałam jeszcze jakiś przykład, ale nie pamiętam jaki. O, wow. No i za moje zakończenie, to było moje pół pracy. Po prostu, ale praca ogólnie nie poszła dobrze, ale z testu jestem zadowolona. No to gratulacje. Dobra. Chciałabym przypomnieć, tak, że na salę nie wnosimy żadnych urządzeń typu telefon, tylko przybory do pisania. Tak? Smartfonów, tabletów. Rozumiemy, nikt takiego urządzenia nie ma. Żeby nie było, żeby nie powiedziało. Nawet jeśli ktoś ma, dzisiaj oddać. Oddać, tak, i potem się odbierze. Ja będę wyczytywała teraz, tak? Imię, nazwisko ucznia. Panie będą wskazywać miejsce, które urządzają. Tak? I każdy dostaje karteczkę z kodem, tak? A tak? Liczyku. Tak. Tak. I wam dziękujemy za uwagę, trzymajcie się. Odstawiliście się. Dziękujemy. Pogodę. Łącznie z kąpielą. Łącznie z kąpielą. Łącznie z kąpielą.
No dobrze. Moi drodzy, pierwszą część zakresu to jest część matematyczno-przyrodnicza, ale ten zakres to są przedmioty przyrodnicze. Będziecie mieli czas 60 minut. O godzinie 9 członkowie komisji rozdadzą Wam arkusze egzaminacyjne. Tak? Waszym obowiązkiem będzie i po zakodowaniu członkowie komisji rozdadzą Wam kody kreskowe. Każdy otrzyma dwie naklejki i naklejacie, tak? Starać się zrobić to dokładnie na tym okienku, gdzie jest to miejsce na naklejkę na pierwszej stronie i na karcie odpowiedzi. Tak? Jak wykonacie te wszystkie czynności, członkowie komisji sprawdzą poprawność wykonania tych czynności. Zamykacie arkusze. Ja na tablicy zapisuję czas rozpoczęcia i czas zakończenia tej części egzaminu gimnazjalnego. I dokładnie pani Monika powie, rozpoczynamy pracę z testem, to rozpoczynamy. Jak kończymy pracę z testem, to wtedy odkładamy. I umawiamy się dzisiaj, tak, że jak powiem, że upłynął czas pracy z testem, wszyscy w tym jednej sekundzie zamykacie testy i układacie po lewej stronie stolika. Dobrze, to będziemy rozdzielać, tak? Bardzo proszę, panie komisji, to są Patryk. Kładź do kamery.